W tym roku turniej rozegrane zostanie 9 i 10 grudnia. Dwudniowe rozgrywki odbywać się będą w hali widowiskowo-sportowej. Na parkiecie hali pojawią się nie tylko piłkarze oldboje, ale także młodzi adepci tego sportu. Na początek, czyli w piątek, swoje rozgrywki zainaugurują drużyny Oldboyów. W sobotę rozegrane zostaną finałowe rozstrzygnięcia. Po tych emocjach na parkiecie pojawią się najmłodsi. Swój udział w turnieju potwierdziły drużyny RKS Dąbrowa Górnicza, Szczakowianka Jawożno, KS Piast Zawidów, a także drużyny z Białorusi, Ukrainy dzieci reprezentować będą AP Soccer, Szkółka Piłkarska Jacka Popka, GKS Katowice, AP Funinio Kolumna i MUK Włókniarz Babianice. Zapowiadają się zatem niezwykłe emocje i futbol w najczystszym wydaniu, a wszystko to w szczytnym celu. Piłkarze zagrają dla Oliwiera Zimocha. Oliver choruje na złośliwego raka mózgu. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na kosztowną rehabilitację.